Dzień dobry, witam w liberalnej niedzieli. Dzisiejszy odcinek o 2 latach od wyroku Trybunału Konstytucyjnego, przełomowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku, kiedy Trybunał Konstytucyjny uznał, że niepełnosprawnych dzieci nie wolno mordować. Wyrok był opublikowany trochę później, 27 stycznia 2021, ale był to wyrok oczekiwany przez każdego, kto ma rozsądek i sumienie. I absolutnie przez każdego liberała, bo przecież dla liberałów granicą wolności jednej jednostki jest prawo innej jednostki, więc wiadomo, że prawo do życia jest tym prawem, które trzeba chronić przed, w cudzysłowie rozumianą, wolnością innych. Liberał po prostu uważa, że nie można mordować innych ludzi. Więc wyrok ten był ogromnym sukcesem, także właśnie z liberalnego punktu widzenia. No, wywołał on oczywiście wściekłość środowisk neonazistowskich, traktujących dzieci poczęte tak, jak hitlerowcy traktowali Polaków i Żydów, jak traktowali ich jako podludzi, tak samo aborcjoniści, a więc współcześni naziści, traktują dzieci poczęte jako podludzi. No, wywołało to też taki astroturfing w postaci tak zwanego strajku kobiet, napędzona przez brunatne media pokroju Gazety Wyborczej akcja propagandowa, wedle której ochrona życia dzieci miałaby być, uwaga, uwaga, jakimś naruszeniem praw kobiet. Ale sukces tego wyroku był ogromny. No, dzięki temu wyrokowi ratuje się w Polsce życie co najmniej kilkuset, nawet około 1000 dzieci rocznie. No i właśnie, wbrew kłamliwej propagandzie środowisk proaborcyjnych, tych środowisk neonazistowskich, zakaz zabijania dzieci realnie ratuje ich życie. W roku 2020 w wyniku aborcji zamordowano w Polsce legalnie 1097 dzieci, z czego 1076 z powodów eugenicznych. W roku 2021 było to 107 dzieci, 75 z nich z powodów eugenicznych, zamordowanych jeszcze w styczniu, przed wejściem w życie tego wyroku. Więc mamy tutaj około 1000 uratowanych dzieci w każdym roku, odkąd taki wyrok obowiązuje, odkąd zabijanie tych dzieci jest nielegalne. Oczywiście istnieje podziemie aborcyjne. Tak jak w Polsce dokonuje się około 600 morderstw na osobach już narodzonych rocznie, tak można szacować, że jest kilkanaście razy więcej morderstw prenatalnych, czyli tak zwanych aborcji, czyli kilkanaście tysięcy dzieci jest wciąż zabijanych, pomimo tego, że jest to nielegalne. No ale tutaj są dwa zasadnicze wnioski. Jeden jest taki, że sam fakt, że mordowanie dzieci jest w Polsce nielegalne, radykalnie zmniejsza liczbę zamordowanych. Z drugiej strony, no, fakt, że to podziemie aborcyjne wciąż istnieje, pokazuje, że państwo nie jest wystarczająco zdeterminowane i nie jest wystarczająco skuteczne, jeśli chodzi o ściganie tego typu zbrodni. Jeśli chodzi o to zmniejszenie liczby zamordowanych, no to i tutaj rzecz jest oczywista. W Polsce w podziemiu aborcyjnym dokonuje się kilku, raczej kilkunastu tysięcy morderstw rocznie, wliczając w to organizowanie wyjazdów do innych krajów, czy wliczając w to przesyłanie, tę dystrybucję tabletek poronnych. W krajach o podobnej populacji do Polski, gdzie morderstwa nienarodzonych są legalne, morduje się od 200 do 300 tysięcy dzieci. No więc w Polsce jest to jednak wielokrotnie mniej, tak? No jest to mniej więcej 20-krotna różnica. Więc przechwałki środowisk neonazistowskich popierających aborcję, by w Polsce dokonywało się tylu aborcji, co w krajach, gdzie jest ona legalna, są nieprawdziwe. Są one propagandową
propagandową zagrywką. Oni po prostu chcą udowodnić wbrew faktom, że taki zakaz zabijania jest nieskuteczny i będą zabijać dalej, ale faktem jest, że po prostu jest to w Polsce trudniejsze. Nie ma w Polsce zorganizowanej sieci klinik zbrodni, nie ma wykwalifikowanych lekarzy morderców, którzy mieliby się w tym specjalizować i działać legalnie, a sama bariera ceny zlecenia zbrodni jest na szczęście dla wielu potencjalnych morderczyń czy zleceniodawczyń zbrodni barierą nie do pokonania, no i bardzo dobrze. Ale faktem jest, że podziemie zbrodni w Polsce działa, podziemie aborcyjne w Polsce działa. I o ile statystyki podawane przez organizację przestępczą znaną jako Aborcyjny Dream Team, jakoby ta organizacja pomogła w 80 tysiącach zbrodni w ciągu ostatnich 2 lat, są zapewne wyssane z palca, nie ma takich fizycznych możliwości, żeby po prostu tylu zbrodni dokonali, no to ta mafia działa. I czego to nam tak naprawdę dowodzi? No, rzeczywiście dochodzi wciąż rażących zaniechań państwa. Skandalem jest to, że państwo przez te 2 lata nie było w stanie zrobić rzeczy tak oczywistej, jak chociażby zablokowanie numeru telefonu kontaktowego do zawodowych morderców, numeru swobodnie udostępnianego przez neonazistowskie media, czy w tych najbardziej brunatnych rejonach na Facebooku, Twitterze i innych mediach społecznościowych. Ta wspomniana organizacja przestępcza, w zasadzie monopolizując rynek przestępczy w zakresie morderstw, no z pewnością kilkuset, może i kilku tysięcy zbrodni dokonała. Państwo zawodzi też, jeśli chodzi o ściganie tego typu przestępstw, że po prostu nie robi tego z wystarczającą starannością. Nie ma zbyt wielu wyroków skazujących. O ile wykrywalność sprawców morderstw osób narodzonych sięga w Polsce 98%, to w wypadku morderstw prenatalnych prokuratura notuje tylko nieco ponad 300 takich morderstw rocznie, a wiemy, że jest ich kilkanaście tysięcy, a jedynie nieco ponad 20 takich morderstw kończy się wyrokami skazującymi. Niejaka Justyna W. z mafii aborcyjnej, która przekazała matce jednego dziecka tabletki porodne, w wyniku czego to dziecko zostało zamordowane, nadal nie siedzi w więzieniu, tylko bryluje w mediach, wspierana przez bandy zwolenników Holokaustu polskich dzieci. Mafie typu Aborcyjny Dream Team działają zupełnie bezczelnie. Nie ma żadnego ścigania stron z poradnikami, jak zabić dziecko. Chwalą się te mafie morderstwami nawet 37-tygodniowych dzieci, czyli dzieci, które po prostu mogą się już urodzić i żyć normalnie. No i mówią o tych dzieciach w sposób dehumanizujący, w sposób odbierający im człowieczeństwo. I rzeczywiście brak ścigania tego typu patologicznych, przestępczych zachowań, no jest czymś, co wymaga pilnej zmiany. No, nadal nieskuteczne jest przeciwdziałanie obrotowi tymi pigułkami poronnymi. One faktycznie prowadzą do śmierci tysięcy polskich dzieci. Państwo, którego podstawowym zadaniem jest ochrona przed przemocą, musi temu przeciwdziałać i musi robić to skutecznie. I to jest, po to państwo istnieje, żeby chronić przed przemocą, żeby chronić chociażby przed morderstwami. Próby szukania furtek, na przykład nadużywania przesłanki dotyczącej zagrożenia zdrowia matki i rozciągania jej na zdrowie psychiczne, były lansowane w mediach. Statystyki na szczęście nie pokazują, żeby stało się to powszechnym zjawiskiem, ale również tutaj państwo musi nad tym czuwać. No, państwo zawodzi wreszcie w tym, że to prawo wciąż nie jest takie, jak być powinno. Kary za pomoc w morderstwie dziecka są śmiesznie niskie, do 3 lat więzienia, wobec dożywocia za morderstwo postnatalne. No jest tutaj bardzo rażąca dysproporcja i oczywiście należy zrównać kary za morderstwo prenatalne z karami za morderstwo postnatalne. Niestety nie widać tutaj woli politycznej, żeby to zrobić, a jest to coś, co po prostu powinno być zrobione
Właśnie po to, żeby państwo gwarantowało podstawowe prawo człowieka, czyli prawo do życia. No, skandalem jest też to, że w polskim prawie wciąż matka zlecająca morderstwo dziecka nie jest karana. Mimo że za zlecenie zabójstwa postnatalnego zleceniodawca odpowiada tak samo jak sprawca tego morderstwa, no to w wypadku morderstwa prenatalnego tak nie jest. Matka wręcz jest wprost wyłączona z karalności, a właściwie czasami matka to przecież bywa nie tylko zleceniodawcą, ale i sprawcą tego morderstwa, gdy na przykład właśnie przyjmuje tabletki poronne. Dziś za takie zbrodnie nie ponosi żadnej kary i to należy zmienić. W ogóle osoba, która zleca aborcję, czy jest to matka, czasami bywa inaczej, czasami jest to, że to partner matki na przykład próbuje ją zmusić do zamordowania dziecka i wtedy to on, a nie ona powinien ponosić odpowiedzialność. W każdym razie osoba, która właśnie zleca aborcję, zleca zamordowanie dziecka, powinna być bezwzględnie za coś takiego karana. Oczywiście mówię o osobie, która jest faktycznie za to odpowiedzialna. Te zmiany, o których mówię, są pilne, bo wciąż nieszczelne i nieegzekwowane prawo kosztuje życie wciąż kilkunastu tysięcy polskich dzieci rocznie. Ale to, co wymaga też zmiany, to postawy w kulturze i retoryce. Pod tą całą nagonką brunatnych mediów, pod tym, co pisała Wyborcza i tam opowiadał TVN, ludzie myślą, że to jest temat niebezpieczny, niewygodny, który należy zamieść pod dywan. Absolutna i totalna bzdura. To są właśnie ta propaganda proaborcyjnych, brunatnych środowisk powinna być kontrowana, powinna spotykać się ze zdecydowanym, jasnym odzewem. Oczywiście to jest tutaj rola państwa, żeby ścigać pochwalanie morderstw, ale jest też rola społeczeństwa, żeby prostować kłamstwa propagowane przez proaborcyjnych nazistów. O ile właśnie to poparcie dla morderstw dzieci jest sztucznie pompowane przez lewicowe, neonazistowskie media, właśnie Prym, w tym wiedzie wspomniana Gazeta Wyborcza, Okopres, Na Temat, TVN, to wobec tej propagandy potrzebna jest jasna kontra ze strony prawicy, ze strony środowisk opiniotwórczych, niezależnych od lewicy mediów, czy wreszcie po prostu zwykłych ludzi. Postawy proaborcyjne powinny być piętnowane i traktowane analogicznie do postaw antysemickich, rasistowskich, nazistowskich, komunistycznych i innych opartych na przemocy, dyskryminacji. Postawy proaborcyjne powinny być analogicznie postawami kompletnie wykluczającymi poza nawias debaty publicznej. To znaczy, tak jak nie ma żadnej tolerancji dla głoszenia poglądów nazistowskich, tak samo nie powinno być żadnej tolerancji dla głoszenia poglądów proaborcyjnych. Ważne jest odkłamanie języka, chociażby pojęcia praw. Trzeba odpierać presję ze strony organizacji międzynarodowych, instytucji typu Unia Europejska czy lewackich organizacji udających obrońców praw człowieka pokroju Amnesty International. Trzeba jasno mówić, czym są prawa człowieka. To właśnie zakaz aborcji wynika z praw człowieka, ponieważ właśnie zakaz aborcji jest ochroną ludzkiego życia, a więc ochroną podstawowego prawa człowieka. Trzeba mówić o źródłach prawa, trzeba mówić o odwołaniu praw człowieka do prawa naturalnego, a prawo naturalne no, nie może się obyć bez właśnie pełnej afirmacji prawa do życia. Trzeba odkłamywać tę bzdurną retorykę, jakoby mordowanie dzieci było prawem kobiety, czy kwestią wyboru, decyzji i tym podobnych bzdur. Natomiast trzeba właśnie jasno stawać po stronie praw człowieka opartych w prawie naturalnym. No i wreszcie trzeba po prostu promować wiedzę naukową, tak? Przecież ci proaborcyjni naziści chcą zaprzeczyć nauce. Oni kwestionują fakt, że życie człowieka zaczyna się od poczęcia. A zaczyna się. Tutaj jest rola szkoły, rola edukacji, tak żeby na lekcjach biologii w szkołach kłaść na to nacisk, żeby każde dziecko uczęszczające do szkoły wiedziało, że ludzkie życie zaczyna się w momencie poczęcia, a aborcja jest morderstwem. Ale trzeba się do tego faktu naukowego odwoływać w publicystyce, w kulturze,
w informacji. No i wreszcie trzeba stawiać stanowczy opór wobec zjawisk neomarksistowskiej rewolucji kulturowej na Zachodzie. Jest więc mnóstwo do zrobienia. Po tych 2 latach od wyroku, od tego sukcesu, jakim był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, jest naprawdę dalej wiele do zrobienia w kwestii ochrony życia, ale nie możemy nie docenić tego sukcesu, jaki Polska osiągnęła. Zresztą nie tylko Polska. Stany Zjednoczone w tym roku uchyliły haniebne rozstrzygnięcie Roe vs. Wade z 1973 roku, w wyniku którego mordowanie dzieci przez 49 lat było legalne w całym kraju. Życie z powodu wyroku Roe vs. Wade straciło 63 miliony osób. To jest 10-krotnie więcej ofiar, niż wynosi liczba ofiar Holokaustu. Po uchyleniu legalizacji zabijania dzieci właśnie przez... Po uchyleniu tego wyroku kwestia legalności zabijania dzieci jest rozstrzygana na poziomie stanowym, ale już kilkanaście amerykańskich stanów jej zakazało. Kolejne kilkanaście planuje to zrobić. Krwiożercza Partia Demokratyczna chce wprawdzie morderstwa zalegalizować w kongresie, ale jeśli najbliższe wybory do kongresu wygrają republikanie, mam nadzieję, że wygrają i w zasadzie wszystko na to wskazuje, no to jest szansa, że ochrona życia w Stanach Zjednoczonych będzie raczej wzmacniana niż osłabiana. Ochrona życia, czy to w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w jakimkolwiek innym kraju, nie jest tematem zastępczym. Jeśli z powodu aborcji na świecie umiera 50 milionów dzieci, to jest temat absolutnie priorytetowy, żeby temu przeciwdziałać. Dobrze, że są postępy w Polsce i na świecie, ale jest dużo do zrobienia, mnóstwo pracy dla obrońców życia. Dla obrońców życia, którzy są prawdziwymi liberałami. Warto wspomnieć ten wyrok sprzed 2 lat, ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Warto o nim pamiętać, warto wręcz świętować go jako sukces, bo to jeden z kamieni milowych, jeśli chodzi o trwałe ugruntowanie ochrony życia w prawie i kulturze. Zapomnijcie o bzdurnych teoriach typu teoria wahadła, wedle których nie warto o kwestię życia walczyć, bo jak się walczy, to potem to będzie bardziej atakowane i ta ochrona będzie jeszcze słabsza. To jest totalna publicystyczna bzdura. Cywilizacja śmierci, czy ta antycywilizacja, ta proaborcyjna dzicz, potraktuje wycofanie jako słabość i zaatakuje jeszcze mocniej. Dlatego w kwestii ochrony życia nie warto z tą cywilizacją śmierci iść na jakikolwiek kompromis. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.